Większość osób robi plany. Czasem to jest dużo planów. Czasem ktoś planuje tylko na początku roku, czasem codziennie. No te plany są małe, większe, ale jest jeden taki czynnik, który no często powoduje, że te plany albo realizujemy, albo nie realizujemy. Mianowicie chodzi o strategię. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć o moim zdaniu na temat strategii, jak ja podchodzę do tematu, no i też zapraszam Ciebie tutaj do zapoznania się z kolejnymi materiałami. A tymczasem zaczynamy. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat znajdziesz poniżej tego nagrania. Są tam też e-booki takie do pobrania, plus dodatkowe zestawienia, które pomogą Ci czy zaplanować swój biznes, czy też dopracować strategię. Natomiast w dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć o takiej kwestii, mianowicie o strategii. Czym jest strategia, jak ona mi pomaga też w biznesie, czy zawsze wszystkie mi plany wszystkie wychodzą, tak? Czy zawsze potrafię znaleźć super jakieś dobre rozwiązanie, żeby czy przyspieszyć realizowanie moich planów i jak to z tym wygląda. Natomiast powiem Ci wprost, że tutaj jeśli chodzi o plany, no to tak. Ja robię plany i prywatne, biznesowe, zawodowe, jakieś życiowe, nie wiem, no jeśli chodzi o podróże. Natomiast tutaj jest jeszcze, no tak, sam plan nie wystarczy. Uważam, że jeszcze do tego tutaj kluczowym takim czynnikiem na pewno będzie strategia. Teraz czym jest strategia? Strategia to jest, tak jakbym miał to wytłumaczyć dosłownie w kilku słowach. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, tak, w jakim momencie jesteśmy, co nas motywuje do osiągnięcia jakiegoś danego celu, który sobie postawimy. Musimy też wiedzieć, jakimi taktykami będziemy mogli osiągnąć ten dany cel i potem tak właśnie, co jest tym celem, jak tam będziemy zmierzać, no i na samym końcu jak zmierzymy, tak, że dany cel osiągnęliśmy i że ta strategia, czy te taktyki, które wybraliśmy, działają. No, na pewno jest wiele sposobów takich, których na to, które no, tutaj pomogą Ci ustalić jakąś strategię, czy w biznesie, czy w życiu, tak? Natomiast dzisiaj to chciałbym bardziej się skupić na tym, że wiele osób często jak realizuje jakiekolwiek plany, czy to zawodowe, biznesowe, tak? No to sobie stawia jakiś plan, ale często nawet no, nie zastanawia się, co jest takim głównym motywem działania, tak? Co jest jego takim dlaczego. Tutaj o tej strategii właśnie zacznie od dlaczego. Też polecam taką książkę Simona Sinka, Start with Why. To też poniżej tego nagrania masz link do tej książki. Natomiast ciekawe jest to, że ja zauważyłem taką rzecz, że te cele, które mam bardzo silne, znaczy mam powiązane po prostu z taką moją wewnętrzną potrzebą, wiem po co chcę osiągnąć dany cel, to bardziej precyzyjnie planuję wszelkie działania, bardziej precyzyjnie planuję taktyki, bardziej precyzyjniej planuję po prostu wszelkie etapy realizacji tego celu, no i też ustalam strategię, czy zaczynam od tego, jakie mam zasoby, co mnie wyróżnia, czy jak mogę zrealizować jakiś dany pomysł biznesowy. No jest wiele takich elementów tutaj w zależności od tego, czy to jest strategia biznesowa, czy strategia HR, czy strategia marketingu, no tutaj te etapy będą się troszeczkę różnić, tak? Natomiast no zawsze będzie w każdej strategii, będziesz musiał mieć raz, że bardzo jakiś określony cel, który chcesz osiągnąć. Też bardzo też polecam po prostu znaleźć bardzo taką silną motywację, która będzie Cię pchała do realizacji tego celu, czy nawet dosłownie wyrywała Cię z łóżka co dzień rano, żebyś po prostu miał taką motywację do tego, żeby osiągnąć ten cel. No i kolejna kwestia taka. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz dojść, tak? Jakimi tyktykami, po prostu jak to chcesz osiągnąć, tak? W jaki sposób, tak? Chcesz to osiągnąć dany cel i potem też jak to zmierzyć, tak? No załóżmy, jeśli tutaj prowadzisz firmę, tak, czy planujesz uruchomić jakąś firmę, no to często też na samym początku musisz określić sobie, jaką strategię sobie wybierasz, tak, że chcesz osiągnąć, nie wiem, kilka procent kilka procent udziału w danym rynku w sprzedaży, nie wiem, tam odkurzaczy, czy powiedzmy
Czy dosłownie, nie wiem, jeśli sprzedajesz grzebyki do brody, no to też musisz sobie założyć, że w danej niszy chciałbyś osiągnąć po prostu jakieś wyniki i do tego planujesz całą strategię. Teraz musisz się zastanowić, czy ci tak naprawdę zależy na tym, żeby po prostu zostać liderem w niszy sprzedaży grzebyków do brody, a wierz mi, że są takie osoby. I ciekawe jest to, że też potrafią zarabiać bardzo dobre pieniądze. Ale dlaczego się tak dzieje? Bo po prostu często te swoje cele biznesowe, prywatne po prostu wiążą z tymi celami takimi biznesowymi. I to jest naturalna taka dodatkowa motywacja, która powoduje, że masz taką siłę i chęć po prostu do działania już od samego rana. Ja natomiast powiem ci o mojej takiej sytuacji, bo w 2011-2012 roku już byłem troszeczkę zmęczony taką prowadzeniem takiej tradycyjnej firmy w modelu takim tradycyjnym, czyli no tutaj sprzedawałem części podzespoły serwisowe do akcesoriów GSM, no i tak, przeczytam tą książkę 4 godziny tydzień pracy. Kto czytał, niech napisze w komentarzu, czy również mit przedsiębiorczości. No i marzyło mi się o tym, żeby mieć więcej wolności, więcej niezależności. No i przyznam, że ta książka trochę mnie zainspirowała do tego, żeby zacząć myśleć inaczej, żeby postawić sobie inne cele, że tak zacząłem się zastanawiać, co jest tak naprawdę dla mnie ważne w życiu. Czy pieniądze, czy niezależność, czy wolność, czy tak naprawdę no, wszystkie te elementy razem. No i wiecie co, no powiem w ten sposób, że to mnie tak zmotywowało do działania, dosłownie marzyłem, dosłownie wiedziałem, co ja chcę zrobić. Po prostu wiedziałem, że nie lubię zimy, wiedziałem, że chcę mieszkać w takim kraju, gdzie cały rok mogę chodzić w klapkach, gdzie po prostu no, czasem, okej, no mogę się pocić, tak, bo jest gorąco, ale no przyznam szczerze, że bardziej preferuję lato niż zimę. Dodatkowo chciałem mieszkać w takim kraju, gdzie będę mógł po prostu czy zarabiać w euro, złotówkach, a wydawać powiedzmy w batach, dlatego też mieszkam w Tajlandii, gdzie no teoretycznie waluta jest słabsza, chociaż w ostatnim czasie te no niestety polska złotówka tutaj nie zaskakuje, ale to już jest temat, to jest rozmowa na inny temat. Natomiast wybrałem, gdzie chcę mieszkać, jaki rodzaj firmy chcę prowadzić. Wytestowałem kilka modeli i chciałem zobaczyć, co jest naprawdę najbardziej dla mnie optymalne. Czy to będzie sklep internetowy, czy programy partnerskie, czy tworzenie infoproduktów, czy usługi. I generalnie starałem się tak dopasowywać całą moją taką strategię etapami, etap po etapie, żeby osiągnąć to, co jest dla mnie ważne. I jeśli chcesz też wiedzieć, jak ja sobie to wszystko poplanowałem, poniżej na dole w materiale masz dodatkowe takie e-booki do pobrania. Tam sobie zobaczysz, jak ja to wszystko też poplanowałem. Myślę, że może tobie też pomóc to zaplanować. A tymczasem, jeśli masz jakieś pytania odnośnie strategii albo czym się zgadzasz, nie zgadzasz, to napisz po prostu komentarz. Chociażby możesz napisać również tutaj jakieś inne tematy, które ciebie też interesują. Zostaw lajka, jeśli ci się podobało. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem tego kanału, a widzisz taki czerwony klawisz tutaj poniżej, to zapraszam cię do subskrypcji. Jak również zapraszam cię do przejrzenia kolejnych materiałów z tego kanału.